Minęły ponad 2 tygodnie od wprowadzenia rygorystycznych zmian w kodeksie drogowym. Zmiany w przepisach miały jeden cel – poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez ograniczenie liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością i jazdą pod wpływem alkoholu. Słuszność celu wprowadzenia tak poważnych zmian w kodeksie nie ulega wątpliwości, ale pojawiają się i takie głosy, że zmiany uderzają we wszystkich kierowców, nie tylko w tych nieodpowiedzialnych. Zapytaliśmy na ulicach miasta, czy zmiany w przepisach zmieniły nastawienie kutnowskich kierowców. Nie. Czyli generalnie te przepisy w nas nic w naszej mentalności nie zmieniły. No chyba nie, ja zresztą dużo nie jeżdżę, wie pan, to tak może mi tu nie mam rozeznania, ale... Nadal się spotyka takich, którzy po prostu łamią przepisy nagminnie, także wielkie różnice chyba nie zaobserwowałem. Pan myśli, że te rygorystyczne zmiany są dobre? Wie pan, no przydałoby się na tych niedzielnych kierowców i na tych, którzy tak piratują, no to na pewno. Czy pani słyszała o tych zmianach takich poważnych, rygorystycznych, które weszły? No właśnie, jak się pani do tego odnosi? No właśnie trochę mi smutno jest z tego powodu. Ale dlaczego? No trzeba się dostosować do warunków jazdy i ta ograniczona prędkość mnie dobija troszeczkę. Tak, bo człowiek się robi śpiący za kierownicą, to jest monotonne, a jednak jak człowiek lubi troszeczkę przycisnąć, no to są obawy. Zauważyła pani, że trochę wpłynęło to na naszą mentalność, ta zmiana przepisu? Zauważyłam, że ludzie spokojniej jeżdżą, wolniej, ale no zobaczymy jak długo, nie? To sobie lubię przycisnąć i wtedy, ach. Taki trochę kubica. Dokładnie. Lubimy szybko jeździć, czy teraz już nie? Jeszcze tak. A te zmiany, które weszły, one są dobre? Na pewno. Z tym, że no, jeszcze mało restrykcyjne za alkohol. Uważam, że ten ostatni przypadek i do 12 lat maksimum, co może dostać, to nie powinno być jako wypadek drogowy, tylko jako zabójstwo na drodze po prostu. Uważam, że to powinno zmienić się ta klasyfikacja. Może teraz, wie pan, dużo się o tym mówi. Także może i wolniej jeżdżą. Wszyscy zrozumieli, że trzeba nogę zdjąć z gazu.